Ej, ale właśnie co do Mamona, to widziałem, że ludzie się strasznie spruli na YouTubie pod ostatnim filmikiem. Nie wiem ile jest łapek w dół, ale właśnie widziałem, że ludzie się strasznie spruli w komentarzach. Tutaj, o, że mam dwie, dwubiegunówkę, że jestem hipokrytą. Znaczy, tutaj akurat ten ziomek, tutaj ja jego kanał, to jest jakiś taki niespełniony twórca, który wrzuca szoty i mu nie chodzą, więc tutaj to jest jakiś po prostu pecik, ale generalnie to właśnie ludzie tego. I. Jestem w stanie zgodzić się z tym, że jestem hipokrytą, bo jeżeli napisałem takiego tweeta, a za pół roku nagle gram z Momonem, to w sumie ma rację, nie? Ma rację w tym wszystkim. I ja się, ja się przyznaję do tego, że, że tutaj była jakaś hipokryzja, nie? E, tylko, tylko tak jak mówię. Hmm, ja napisałem tego tweeta ze względu na to, że ja się bardzo zaangażowałem emocjonalnie w Momona prywatnie. Przez to, że ja się zaangażowałem prywatnie, to ja napisałem tego twita bardziej prywatnie niż publicznie. W sensie, gdybyśmy nie mieli żadnych takich, wiesz, gdybym ja nie czuł do niego żadnej sympatii prywatnie wtedy, to nie pisałbym tego twita. Po prostu pokłócilibyśmy się i tyle. Mam. A ja napisałem tego twita bardziej z emocji. Jeszcze raz mi powiedz, żebym na które... poszedł to Inaczej źle powiedziałem. Powiedziałem, napisałem tego twita jakby z emocji, jakby od środka, rozumiesz, bo byłem wkurzony na to, w jaki sposób on się zachowuje. I teraz jest inna relacja. Teraz wygląda ta relacja tak, że ja po prostu mam wynikane w to, co nas łączy prywatnie. My nie gadamy prywatnie już, ja mu nie doradzam życiowo, po prostu sobie gramy w Minecrafta i też chciałbym, żebyście nie dopisywali tutaj jakiejś historii, bo po prostu no, po prostu gramy w Minecrafta, tak? My się nie kolegujemy, po prostu gramy w Minecrafta i tyle, nie?